Holka. Jeleninko. Tak, Marek Głowacki przytrzymywał za koszulkę. Ale widzieliśmy, to jest właśnie nauka, to jest moment zaskoczenia. Długa 40 za plecy obrońców. Krótkie, szybkie rozegranie w środkowej strefie. Tu będzie widać, jak w tym momencie Arek już przytrzymuje za koszulkę, trzyma zawodnika i sprowadza go do parteru. Nie możemy mieć pretensji o ten rzut karny do sędziego, bo jest słusznie podyktowany. Czerwona kartka dla Głowackiego. Tak, w sytuacji, kiedy obrońca jest ostatnim przed bramkarzem i decyduje się na takowy faul, arbiter musi niestety wyrzucić naszego zawodnika z boiska. No a przecież Lewandowski gra z tym Bariosem w ten sposób u siebie w klubie i jest bardzo efektywny, jeżeli chodzi o strzelanie bramek i ostatnie podanie. Żółta kartka. Chyba dla Głowackiego. Dla Głowackiego, a tym samym będziemy kończyli dziesiątkę. Ten wariant przyjęliśmy chociaż z innego powodu. Chociaż nie wiem, Worek, prześleć to, bo... Tak, bo to trudno. Bo ja nie wiem, czy tutaj była... Jeżeli, był faul na kartkę. Jeżeli była ręka... Ręce, jeżeli były w grze... No tak, tutaj ta... No faul był, to nie możemy tutaj dyskutować, był faul. Sędzia ocenił to na żółtą kartkę i nie można do niego mieć pretensji. No ciężko będzie teraz grać w polskiej ekipie przez 10 minut w dziesiątkę.